Na loterii jest 60 losów, w tym 5 wygrywających. Kupujemy dwa losy. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wśród wylosowanych losów dokładnie jeden jest wygrywający. Zadanie to rozwiążemy za pomocą drzewa. Wypiszmy u góry, co mamy dane. Mamy 5 losów wygrywających, a łącznie jest 60 losów, czyli przegrywających losów będzie 55. My kupujemy dwa losy. Najpierw kupujemy pierwszy los, i teraz są dwie możliwości. Pierwszy kupiony los albo może być losem wygrywającym, albo może być losem przegrywającym. Obliczmy, z jakim prawdopodobieństwem pierwszy kupiony los będzie losem wygrywającym. Losów wygrywających jest 5, czyli w liczniku mamy 5. A wszystkich losów razem było 60. Czyli mamy 5,6. Obliczmy z jakim prawdopodobieństwem kupiony los był losem przegrywającym. Losów przegrywających jest 55, a wszystkich losów razem mamy 60. Następnie kupujemy drugi los. Jeżeli za pierwszym razem kupiony los był wygrywający. To teraz mamy znowu dwie możliwości. Albo drugi kupiony los jest wygrywający, albo jest przygrywający. Obliczmy z jakim prawdopodobieństwem drugi, wygrany, drugi wylosowany los będzie wygrywający. Pierwszym, pierwszym kupionym losem był los wygrywający, drugi również ma być wygrywający. Czyli już jeden wygrywający został yy, poza pulą, czyli teraz wygrywających mamy już tylko do wyboru czterech. Cztery. Natomiast łącznie wszystkich losów na początku było 60, ale już jeden wygrywający został kupiony jako pierwszy, więc teraz mamy do dyspozycji już tylko 59. Jeżeli za pierwszym razem los był wygrywający i teraz y, drugi los będzie przegrywający, to losów się nie y, liczba losów przegrywających się nie zmieniła, czyli nadal mamy ich 55, ale wszystkich y, losów razem y, liczba się zmniejszyła o 1, czyli mamy ich 59. Załóżmy, że pierwszy y, kupiony los był przegrywający. Teraz również mamy dwie możliwości. Drugi kupiony los albo jest wygrywający, albo jest przegrywający. Jeśli pierwszy los był przegrywający, to liczba losów wygrywających nie zmieniła się, nadal mamy ich 5 do dyspozycji. Natomiast całościowo liczba losów zmniejszyła się o 1, czyli mamy ich 59. Jeśli pierwszy był przegrywający, to już jednego przegrywającego nie mamy, czyli mamy ich już tylko 54. No i łącznie wszystkich, również mamy o jeden mniej, czyli również 59. W naszym zadaniu szukamy prawdopodobieństwa tego, że wśród wylosowanych losów dokładnie jeden jest wygrywający. Zobaczmy, które szlaki pokazują dokładnie jeden los wygrywający. Zawsze zaczynamy od wierzchołka. W pierwszym szlaku mamy dwa losy wygrywające, czyli niezgodne z naszym założeniem, że oba mają być, że dokładnie jeden ma być wygrywający. W drugim szlaku mamy jeden wygrywający i jeden przegrywający, czyli dokładnie jeden jest wygrywający. Ja zaznaczę ten szlak. W trzecim szlaku mamy pierwszy przegrywający, drugi wygrywający, czyli również dokładnie jeden jest wygrywający. Natomiast w czwartym szlaku oba są przegrywające, czyli nie spełniają naszego warunku. Teraz możemy już obliczyć prawdopodobieństwo naszego zdarzenia, że dokładnie jeden będzie wygrywający. Prawdopodobieństwa wzdłuż jednego szlaku od wierzchołka aż do końca mnożymy. Czyli mamy 5,6 razy 55,59. Przeskakując do kolejnego szlaku, robimy znak plus. I znowu mnożymy od wierzchołka aż do końca prawdopodobieństwa. Czyli mamy 55,6. Razy 5,59. Zanim zaczniemy mnożyć, zastanówmy się, czy nie można czegoś poskracać. Przy czym proszę uwzględnić to, że musimy mieć zawsze wspólny mianownik. Tu możemy skrócić piątkę z 60, tu nam zostaje 1, tu będzie 12 i tu również możemy skrócić piątkę z 60 na, na krzyż, czyli zostaje 1 i 12. Teraz możemy już przejść do mnożenia. 1 razy 55 to jest 55, 12 razy 59 to jest 708. Tutaj mamy również 55 razy 1 to jest 55 i tu również 708. Teraz wystarczy już tylko dodać te dwa ułamki, wspólny mianownik przepisujemy a liczniki dodajemy, czyli mamy 110. Możemy jeszcze skrócić ten ułamek. Obie liczby są podzielne przez 2, czyli tu nam zostanie 55, a tu zostanie 354. Czyli nasz wynik, prawdopodobieństwo zdarzenia, że dokładnie jeden los będzie wygrywający, wynosi 55,354.